Od startu minęło 50 lat. Dziś łączą ich wspomnienia z betonowej autostrady. Sobiesław Zasada, Robert Mucha, Andrzej Jaroszewicz i Andrzej Aromiński. Jedyni żyjący kierowcy, którzy 50 lat temu ustanowili rekord świata w jeździe długodystansowej na czas polskim Fiatem 125P, pojawili się na 50-leciu tego wydarzenia 18 czerwca 2023 roku we Wrocławiu. Jak wyglądały te obchody? Zapraszam Was na relację. Dzisiaj świętujemy 50-lecie rekordu Fiata 125P. Zjechały najróżniejsze auta właśnie tej marki. Tu mamy egzemplarze replik rajdowych, Monte Carlo, Acropolis, piękne samochody. Potem jeszcze zajrzymy, ale też jest spotkanie z mistrzami, jest spotkanie z ludźmi z całego świata. No może nie z całego świata, ale na pewno z całej Europy. Jest węgierski klub Fiata 125P, są załogi ze Słowacji, a być może jeszcze z jakichś innych krajów. Na razie jeszcze się nie rozglądnąłem, ale uwierzcie mi, że to co się tutaj dzieje, to jest jak ktoś był na papieżu. Jak Jan Paweł II przyjeżdżał, to atmosfera była podobna. Dla miłośników Fiata 125P właśnie taka jest tutaj atmosfera. Ogólna życzliwość, spotkania z ludźmi, z gwiazdami tamtych lat i wielkie pozytywne emocje, autografy. No jest to niezapomniana historia i teraz chcę Wam cząstkę z tego przekazać, pokazać. Także zapraszam na dalszą część. Tak jak powiedziałem, miłość do polskiego Fiata 125P rozszerza się nie tylko na Polskę, ale i na Węgry, bo Polak, Węgier, dwa bratanki. Cześć, Sandor. Hello. Skąd jesteś? Z Węgier. Przyjechałem ze swoimi przyjaciółmi, siedmioma autami z Węgier. Dlaczego zdecydowałeś się na polskiego Fiata? Czy jest na Węgrzech popularny? Był popularny w dawnych czasach, ale dziś jest bardzo rzadko spotykany, szczególnie w takim stanie jak mój. Który to rocznik? 1970. Mój ojciec kupił go w 1972 roku. Dorastałem z tym autem, zawsze dbaliśmy o niego. Nigdy nie jeździł w deszczu, zimą stał w garażu, dlatego jest w takim stanie. In rain, spent the winters in the garage, so due to all this, it can be stayed in this condition. Macie dużą grupę entuzjastów takich aut? Niezbyt dużą. Mieliśmy klub polskiego Fiata, założony w 1970 roku na Węgrzech. Działał około 20 lat. Miał związki z Polską, był sponsorowany przez FSO. Po zmianie systemu na Węgrzech klub zamknięto i nic się nie działo. W 2007 roku kobieta, która jest tu z nami, założyła nowy klub. Próbowała cofnąć się do przeszłości, odnaleźć zasady i tym podobne. I zebrała ludzi, coraz więcej ludzi mających takie auta. Rozpoczęła kontakty z polskim klubem i teraz, co drugi rok, organizujemy zlot Fiata 125P nad Balatonem. Zapraszamy zawsze polski klub. Dużo polskich Fiatów przyjeżdża na ten zlot, spędzić razem czas. She started connection with the Polish club. So for 10 years we have had a connection with the Polish club. And every second year we organize an international Polski Fiat meeting in Hungary at Lake Balaton. So we always invite the Polish club. A lot of Polski Fiat come to us and we spend some days together. So it's wiesz, czy jest problem ze zdobyciem części? Problem with parts to Fiat? Nie sądzę, aby dziś był to problem. Mamy internet, kontakty z Polską, linki, kontakty. Szukam części w internecie lub w Polsce, bo prezeska klubu ma kontakty w Polsce. Mówi ona trochę po
polsku, więc możemy zorganizować każdą część. Okej, dziękuję i życzę dobrej eksploatacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Do widzenia. Cześć. Bye. Jak widzicie, Fiaty łączą cały... Dziękuję. Nawet wydali książeczkę o FSO po węgiersku, także poziom entuzjazmu jest doprawdy porażający i jak widzicie, my czasami nie doceniamy, śmiejemy się z polskich Fiatów, Polonezów, a Węgrzy doceniają i to nie dlatego, że nie mają swojej motoryzacji, bo przecież mają wspaniałe Ikarusy, ale także dlatego, że jednak ten samochód chyba coś w rzeczywistości w sobie ma. Na tę imprezę zaprosiła mnie firma Techstar. Tutaj jest Przemek. Cześć. Cześć, Przemek. Z firmy Techstar. Firma Techstar jest Wam doskonale znana, chociażby z klocków hamulcowych, ale także tarcz. Naprawdę to, jak się przyłożyli do organizacji tej imprezy, to jest chwytające mnie za serce. Dziękuję. Skąd właściwie pomysł, żebyście tutaj czcili rekord Fiata? Pomysł zrodził się jakieś 3 lata temu, gdzie podczas prezentacji szukałem ciekawostek do tej prezentacji, znalazłem artykuł, gdzie zobaczyłem na dużym Fiacie, tym rekordowym, naklejkę Techstar. No i zacząłem kopać w materiałach, wrzuciłem to później w tą prezentację. Kamila, odpowiedzialna za marketing w naszej firmie, podchwyciła pomysł, sprawdziliśmy, że teraz będzie się odbywać ta rocznica. No i tak zaczęliśmy doprowadzać do tego, żeby być na tej uroczystości. Bo chciałbym zaznaczyć oczywiście, że klocki Techstar były montowane w tym rekordowym Fiacie na przedniej i tylnej osi. Było to bardzo istotne o tyle, że rekord był bity na zamkniętym odcinku autostrady, więc ten duży Fiat po tym, jak się rozpędził, musiał zwolnić prawie do zera, zawrócić i podążać w dalszą drogę i tak sami wiecie, ile tysięcy kilometrów musiał przejechać. Musiał dużo więcej hamować, niż jakby ta próba odbywała się na torach. Oczywiście, zdecydowanie. No, z reguły do bicia takich rekordów służyły tory owalne, więc można było dużo mniej zużywać tych hamulców. Tak, dokładnie. Super, bardzo się cieszę, że polska motoryzacja ma takiego ambasadora. Dziękuję Ci ślicznie. Dzięki, no świetna robota. Kulminacyjnym momentem obchodów było odsłonięcie rzeźby Fiata 125P z siedzącym krasnalem. Niewątpliwie najbardziej oczekiwanym momentem była chwila, gdy kierowcy zasiedli na podium, by uczestniczyć w konferencji prasowej i później odpowiadać także na pytania z sali. Problemy się pojawiły, bo spalił się tłok. Denko w tłoku się spaliło i to był największy problem. Był pomysł taki, żeby ustanowić ten rekord świata przede wszystkim na 25 tysięcy kilometrów. I na tym to polegało, że
już było 6 czy 7 prób ustanowienia tego rekordu i wszystkie się nie powiodły. I uważaliśmy, że polski Fiat to może zrobić, ale pod jednym warunkiem, że zawodnicy pomiędzy sobą nie będą się ścigać. Nie będą się ścigać w tym sensie, że kto przejedzie najlepsze okrążenie. To nie jest ważna sprawa. Najważniejszy był dla nas rekord świata i z tego trzeba wychodzić. Końcowy wynik jest zawsze, zawsze najważniejszy. A dlaczego nie można się było ścigać? Krótkowęzowa to Sobiesław Zasada wszystkich zebrał i powiedział, jak się ktoś będzie ścigał, to wyleci z zespołu. No to nikt nie chciał wylecieć. Sytuacja była tego rodzaju, że zgłosiliśmy to wszystko do Międzynarodowej Federacji Sportu Samochodowego. Wyznaczono oficjalnie sędziów międzynarodowych, których przysłano do Polski, a jeszcze przedtem uzgodniliśmy wszystko z Sobiesławem Zasadą, z dyrektorem Bieleckim, w ogóle, że ten samochód wystartuje. Dlatego była sytuacja tego rodzaju, że dyrekcja się zgodziła, mechanicy w fabryce się bardzo do tego wszyscy przyłożyli. No naprawdę bardzo duży wysiłek ludzi, którzy byli w to wszystko zaangażowani. Także chciałem panu powiedzieć, że potem na trasie wojsko, jednostka wojskowa okręgu tutaj dolnośląskiego, był taki pan generał Zieliński, bardzo nam pomógł, bo dał zgodę, że wojsko zrobiło nam łączność, rozstawiło namioty, przygotowali na trasie również pomoc dla tych międzynarodowych sędziów, którzy tam byli na tej całej trasie. No i potem oczywiście to wszystko musiało być zatwierdzone, poświadczone po tych rekordach. No i są prawdziwe międzynarodowe certyfikaty. Regulamin rekordu był tak stworzony, że sędziowie, którzy sędziowali ten rekord, byli rozstawieni na trasie w taki sposób, że samochód fizycznie jako taki musiał być dla sędziów widoczny. Czyli sędziowie byli rozstawieni przy drodze. Jak to auto gdzieś już daleko znikało, to przyjmował go inny sędzia w granicach wzroku sędziego, żeby cały czas był pod kontrolą. 100% trasy było obserwowane przez sędziów. Stąd duża ilość właśnie zaangażowanych w tą próbę sędziów zagranicznych. 50-lecie rekordu było obchodzone z wielką pompą. Dużą inicjatywą wykazał się sponsor wydarzenia, firma Techstar, która pamiętając o swojej historii przygotowała liczne konkursy, gadżety oraz grę terenową i cenne nagrody. Do zobaczenia na następnej rocznicy.